miłość, miłosierdzie Jezusa. Kochani, wspólnoto, wszyscy, którzy się tutaj dzisiaj zgromadziliście, dziękuję za odwagę, że tutaj przyjechaliście i jesteście z nami, z naszą wspólnotą, z naszym Ojcem. Ja chciałam złożyć krótkie świadectwo tak naprawdę ostatnich 2 lat, kiedy cały świat ogłosił reżim, pandemię, która miała uprzedmiotowić człowieka, który miał stać się przedmiotem, przestać być podmiotem, który dał nam Pan jako nasze pierwsze prawo. Jesteśmy podmiotem. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Władza świecka chciała nam to prawo odebrać. Odebrać nam wolną wolę i nakazać nam różne praktyki. To wszystko zostało przyklepane, kolokwialnie mówiąc. A tak naprawdę brutalnie wtłoczone w nasze dusze przez władze kościelne, które chciały nam zabrać i zabrały wodę święconą, które zabrały nam możliwość uczestnictwa mszy świętej, nawet w największych katedrach. W pewnym momencie mogło brać udział w mszy świętej tylko 5 osób. Wielka krzywda dla tych, którzy się wtedy nie mogli dostać do kościoła. Dlatego, że biskup mocą swojej władzy zamknął nam kościoły przed nosem. Dla tych, którzy mieli odwagę, a musieli stawiać czoła policji, musieli stawiać czoła każdemu, który wzywał ich do posłuszeństwa, nie Bogu, tylko bezwzględnym ludziom. Taki kapłan jak ojciec Daniel, dlatego że jest blisko Maryi, kocha ją, wzywa Ducha Świętego, nie dał się oszukać przez żaden moment. Od początku, jako jedyny w naszym kraju, rozpoznał tą wielką tragedię, którą nam gotują i nie przestali gotować. On otwierał nam drzwi tego kościoła. Od października my tutaj zaczęliśmy odczuwać wielką, ogromną władzę biskupa, który przysyłał policję, który wysyłał ludzi, którzy z tego miejsca wzywali policję. Osobiście byliśmy krzywdzeni przez zastępy policyjne. Oni tutaj nie przyjechali, bo chcieli. Oni przyjechali tutaj, bo im kazano tutaj przyjechać. Chcieli zabrać i wywlec ojca z kościoła tylko dlatego, że ślubował, że będzie przyprowadzał i łowił wiernych dla Pana Boga. Jako jedyny nie przestał tego robić. Nie było to jednorazowe demonstracje siły zła przeciwko ojcu, przeciwko wiernym. To powtarzało się tydzień w tydzień. Widzieliśmy policję. Dostawaliśmy mandaty. Musieliśmy stawiać się w sądach, żeby bronić naszych praw. Ale dlatego, że mamy takiego ojca, mieliśmy siłę walczyć, bo on nam pokazywał, że to jest tylko walka tutaj, a idziemy do nieba, do szczytów nieba. Dalszymi wielkim strachem, który nas karmią, są obecne pisma, które zostały wysłane i są publikowane dla nas wiernych, ale są jednym wielkim fałszerstwem, nawet niezgodnym z zasadami, jakimi powinny się kierować osoby nazywane tłumaczami przysięgłymi. To jest ściśle określone zasady tłumaczenia dokumentów
urzędowych, a taki to był dokument, na język ojczysty. Ten dokument, jeżeli się jemu przyjrzycie, sam z siebie na pierwszy, drugi rzut oka jest sfałszowany na każdym kroku i zmanipulowany, bo miał stanowić podstawę do nałożenia kar na ojca, na wspólnotę i na to miejsce. Jednak ta determinacja władzy biskupa, arcybiskupa Wacława Depo przez jego zawziętość została ujawniona przez ich samych. Biskup Wacław Depo wzywa ojca do posłuszeństwa. Ja wzywam biskupa do posłuszeństwa Bogu i Stolicy Apostolskiej. I nie boję czytać się, arcybiskupie Wacławie Depo, tych obszernych 8 stron, obszernych w cudzysłowie. I skoro miałeś odwagę bez zgody naszego pasterza, ojca Daniela, jak i również domniemywam, bez zgody Stolicy Apostolskiej opublikować zdania i zinterpretować je jako dokument pochodzący z Stolicy Apostolskiej, miej odwagę i opublikuj w języku włoskim, oryginalnym, ten dokument, a my, wierni, oddamy go tłumaczowi przysięgłemu, aby zgodnie z zasadami prawa przetłumaczył go na nasz język ojczysty, język polski, abyśmy sami mogli dokładnie przeczytać, co tam jest napisane. Niech prawda zwycięży. Zwycięży w Polsce, bo nie będziemy jej bronić i będziemy bronić naszego ojca i nie pozwolimy go zabrać. Chwała Panu. Dziękuję bardzo również za świadectwo naszej Asi. To takie już bardziej prawnicze takie świadectwo. Też takie dokładnie oceniające również te dokumenty, które ostatnio zostały ujawnione, ale właśnie ja tylko mogę jeszcze powtórzyć po Asi, właściwie jeszcze to powtórzyć, co właściwie mówiłem na homilii. No takie ujawnianie dokumentów i źle przetłumaczonych, albo specjalnie źle przetłumaczonych, spreparowanych. Jeszcze, jeżeli nawet jest zgoda Stolicy Apostolskiej, no to ja też muszę otrzymać tą zgodę, mieć ją, przetłumaczyć. Ja również, jest to konieczne, moja zgoda na ujawnianie takich dokumentów. A tutaj nie było mojej zgody, więc oni nie mają prawa tego ujawniać, tym bardziej, że to jest fragment spreparowany. Jeszcze tylko potwierdzę, bo nie wszyscy też wiedzą, bo tytułem właśnie tej prawdy, jak głosimy prawdę, to głosimy od początku do końca. Ale to było bardzo przykre, ale to było właśnie 2 lata temu, w 2020 roku, kiedy wiemy, że właśnie też tak zamykano nas, to były tak zwane lockdowny i wszystko widzimy, że to było po prostu więzienie ludzi po prostu, bezpodstawne, bezprawne, dręczenie, prześladowanie i także niestety w kościołach. I mieliśmy tutaj właśnie nagonkę policji 3 razy. Z tego, co orientujemy się, no to policja tutaj nie chciała przychodzić i nie chciała tutaj nic robić przeciwko nam, no ale dostali taki rozkaz. A raz był tutaj właśnie proboszcz, który przyjechał tutaj z policją i sam proboszcz powiedział na polecenie arcybiskupa Wacława Depo. Wysłał go z policją do nas tutaj arcybiskup Wacław Depo. I to było jeszcze w czasie mszy świętej. Według prawa w ogóle to też jeszcze komunia święta. Msza święta, komunia święta. Oni chcieli tu wejść. Na szczęście drzwi były zamknięte, no ale na zewnątrz też byli wierni. Była udzielana komunia święta. No skandal, wstrząsające. Jak może arcybiskup wysyłać swojego proboszcza jeszcze z policją.
na to miejsce, na kapłana, który tu jest, na wiernych, przerażające. Ale mówiące o tym, no jak bardzo arcybiskup potrzebuje modlitwy, jak bardzo za tym kryje się masoneria kościelna, jak bardzo są to wielkie siły zła i komu tak naprawdę ksiądz arcybiskup Wacław Depo służy, skoro nawet takie siły policyjne zostały użyte przeciwko grupie bezbronnych, wiernych, którzy modlili się na różańcu i byli na mszy świętej, przyjmując komunię świętą, uderzając w samo serce spotkania z Panem Jezusem, czyli na mszy świętej w tym miejscu. To gorszy atak nie mógł być. Ale za to tutaj nie, żeby tutaj mówić coś przeciwko policji, bo tutaj wielu, z tego co wiemy, policjantów miało tego dosyć, nie chciało brać w tym udział. Zostali też w to właśnie manipulowani. I z tego co wiemy, to nie chcą nigdy już tutaj absolutnie występować przeciwko temu miejscu, bo wiedzą, że to miejsce jest miejscem, gdzie ludzie się po prostu właśnie modlą i wszystko jest dobre. Tutaj nie ma żadnych przestępstw, żadnych jakichś tam napaści kryminalnych. Ale żebyście wiedzieli, drodzy, jak to wyglądało. To było straszne w tamtym czasie jeszcze. No właśnie, jeszcze był taki nawet też specjalny wóz policyjny, jeszcze przynajmniej jeden też. Także to wiele, niektórzy z was tutaj byli, też przeżywali to. Naprawdę, to było przerażające. I arcybiskup za to nie przeprosił. I jego ludzie nie przeprosili za to. To nawet wymaga kultura taka ludzka, osobista, co dopiero jeżeli jeszcze zwierzchnikiem Kościoła. To są niedopuszczalne rzeczy. Więc tutaj to tak żebyśmy wiedzieli, drodzy, że no właśnie, jaka jest walka też o was, o waszą wiarę, o to miejsce. Tak jak tutaj mówili poprzednicy właśnie, będziemy o to walczyć. To jest walka o dobro, o piękno, o zbawienie, o Kościół. Więc naprawdę niezwykłe jest to, że się tyle sił tutaj wytężało przeciwko temu miejscu przeróżnych i dalej to trwa, czyli dom zbudowany na skalę, na dobrej skalę. Amen. Jeszcze już naprawdę tak króciutko, jeszcze tylko Ania, tak próbowała Ania jeszcze tak spontanicznie coś chciała, kilka słów jeszcze wyrazić i potem już będziemy się modlić stawieniczo za was, ale dziękuję, że też trwacie, że słuchacie, bo to też jest dla waszego dobra, dla waszego umocnienia i to wydaje się może teraz odległe, ale to po to, żebyście przekazali kolejnym pokoleniom, waszym dzieciom, wnukom wiarę, którą między innymi tutaj też albo utrzymujecie, albo ją tutaj też umacniacie, budujecie.